Przez dwa dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się konferencja PRICOP27. To okazja do wymiany poglądów, a także przygotowania polskiego stanowiska na szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Egipcie. W tym czasie prelegenci będą brali udział w wielu panelach dyskusyjnych. Wśród nich są na przykład sprawiedliwa transformacja regionów węglowych czy wodór i gospodarka wodorowa. Niesamowicie ważne jest takie dobre przygotowanie do tego spotkania, bo żeby tam coś ustalić, no to trzeba rzeczywiście wielu wcześniej ustaleń różnych środowisk. My tutaj do Katowic na Śląsk zaprosiliśmy naprawdę różne środowiska, zarówno biznes, ten duży, globalny, jak i małe, średnie firmy, środowisko naukowe, NGOsy, samorządy. Bo te ostatnie rozmawiają tu m.in. o gospodarce odpadami czy efektywności energetycznej. Baza emisyjności, która powstała, pokazuje, że tych tak zwanych kopciuchów, których, jakby to powiedzieć, w środowisku samorządowych nie chcemy, najmniej jest na Śląsku, a najwięcej jest zachodniopomorskim. A więc to pokazuje, że przez ostatnie lata bardzo mocno pracujemy. Ja wiem, że teraz skupiam się na sektorze samorządowym, ale z drugiej strony to, co wcześniej było niemożliwe, okazuje się, że jesteśmy liderami tych wszystkich ważnych zmian. 4 lata temu to Katowice były miejscem, w którym odbywał się szczyt klimatyczny. Ostatnia edycja odbyła się w Szkocji. W tym roku przeniesie się do Egiptu. 30 lat minęło od rozpoczęcia przez ONZ konwencji dotyczącej zmian klimatu i zostało zorganizowanych 26 edycji COP. Teraz o wiele lepiej rozumiemy stopień potencjalnego kryzysu klimatycznego i co powinno być zrobione, żeby zająć się tym skutecznie. Szczyt klimatyczny w Egipcie rozpocznie się 6 listopada i potrwa do 18 listopada. Paweł Jędrusik, Silesia Flash.